Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawela, co kanał narzędziowy. Dzisiaj mamy kolejny katalog narzędzi marki Parkside. Katalog zaczyna się od poniedziałku 18 września do 23 września, ale narzędzia, które tutaj będziemy mieć w tym katalogu, zaczynają się od 23 września. Zaczniemy od strony 27. Tutaj mamy odkurzacz do pracy na mokro lub na sucho, 1300 W, 19,8 litra. Ma ten zbiornik 223 zł, obniżka o 20%. Poniżej mamy klucz udarowy akumulatorowy 20V 400 Nm, znany klucz wszystkim, za 199 zł bez akumulatora. Te narzędzia tutaj na tej stronie to są tylko online dostępne, chociaż też zdarza się, że po prostu jak idziemy do Lidla, to są na półkach te narzędzia. Myjka ciśnieniowa za 391 zł, 1800 W, 135 bar. Ten klucz jest u mnie na kanale, dobrze się sprawuje, po prostu jak jest dobrze dokręcone, właściwie z odpowiednim momentem, no to ten klucz sobie daje radę bez problemu. A dzisiaj nowy wskaźniczek. Ciekawe, kto zgadnie. Co to za wskaźniczek? Co to jest? Do czego to jest? Na stronie 28 mamy miernik poziomu dźwięku oraz linijka lub ekierka z kątownikiem. Te narzędzia będą dostępne już od 23 września, od soboty w Lidlu. Wysoka dokładność pomiarowa z dwoma nastawionymi trybami pomiaru Fast Slow. Automatyczne wyłączenie po około 5 minutach z cyfrowym wyświetlaczem DBA i podświetleniem. Linijki, ekierki wykonane z aluminium, czytelna skala czy wzory do wyboru. Na stronie 29 mamy poziomicę laserową, taką ze statywem. Libelka tu jest jeszcze dodatkowa. Oprócz tego, że tutaj jest laser krzyżowy, to jeszcze liniowy. Dokładność pomiaru plus minus 1 mm na metr, zakres roboczy do 2 metrów, maksymalna wysokość wraz ze statywem 31,5 cm. I za 50 zł około mamy taki fajny laser. Strona 30, zestaw wybijaków, 6 elementów. Bardzo porządne wybijaki, posiadam je również, używam. Są wytrzymałe, po prostu potrzebne nieraz. Przecinaki i wybijaki, także bardzo dobra rzecz. Polecam jak najbardziej właśnie te wybijaki. One są ze stali chromowo-wanadowej w metalowym pudełku i mamy dwa zestawy do wyboru. Opalarka 2000 W sieciowa za około 70 zł. Zakres temperatur od 350 i do 600 stopni Celsjusza. Dodatkowo mamy w zestawie takie dysze. Strona 31, również za około 50 zł mamy suwmiarkę cyfrową lub kątomierz cyfrowy. Bardzo porządne rzeczy, mam też, posiadam, używam. Także naprawdę przydają się do majsterkowania. Zakres pomiaru kątomierza od 0 do 360 stopni, czyli możemy go po prostu w koło obracać. Suwmiarka, automatyczne wyłączenie i włączenie w zestawie etui i bateria. Dodam tylko, że trzeba aktywować kupon, pewnie żeby te 10 zł taniej wydać na te narzędzia. I tutaj mamy zakres pomiarowy od 0 do 150 mm i rozdzielczość od 0 do 0,01 mm. Taka suwmiareczka służy nam do pomiaru wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni oraz głębokości. A mój wskaźniczek migocze. Może ktoś mi powie, dlaczego on tak migocze. Niedługo będzie film na jego temat. I teraz jeszcze piszczy.
na stronie 32 za 60 zł niecałe do mocowania, rozpierania i zabezpieczenia obrabianych przedmiotów. Tutaj mamy zestaw 16 ścisków szybko mocujących w takiej walizce. Różne rodzaje ścisków też nie miałem. Ciężko wywnioskować, co tutaj jest, bo jest bardzo takie niewyraźne to zdjęcie. Ile tych ścisków tutaj jest? 16. Pod spodem za 70 zł około prowadnica do pilarki tarczowej. Również jest u mnie na kanale. Bardzo fajna sprawa. Rozpiętość od 0 do 100 cm. Służy do precyzyjnych prac wykonywanych za pomocą pił, frezarek górnowrzeczonowych lub pilarek ręcznych. Polecam jak najbardziej. Super sprawa. Tutaj mamy zestaw 11 wierteł, 3 zestawy do wyboru. Mamy do drewna, do metalu, do betonu. A na stronie 23, jak zaaktywujemy kupon, to mamy aż 50% taniej wiertarkę udarową 750 W, 64 zł. I taka przydaśka za taką cenę to po prostu jest bardzo dobra rzecz. 129 zł to może troszkę by było żal wydać na to narzędzie, ale 64 zł to nawet możemy kupić sobie gdzieś do garażu, gdzieś drugą trzymać w domu, żeby jej nie przenosić, albo akumulatorową. Ale taka wiertareczka zawsze się przyda gdziekolwiek. Nawet ta wiertarka bardzo dobrze działa z przetwornicą. Możemy podłączyć do samochodu przetwornicę i podłączyć taką wiertarkę i w każdej chwili możemy sobie coś powiercić gdzieś w terenie. Jeżeli będziemy mieć oczywiście taką potrzebę, bo nie, przecież nikt nie jeździ gdzieś z wiertarką specjalnie. To parametry jakie posiada, 750 W, płynna regulacja obrotów, długość przewodu sieciowego 3 metry, dodatkowy uchwyt obracany o 360 stopni, 12 pozycji. Prędkość obrotowa na biegu jałowym od 0 do 3000, liczba uderzeń 48 000 na minutę, maksymalny moment obrotowy 10 Nm, wiercenia 30 mm w drewnie, 14 mm w betonie, 12 mm w stali. No cena jest super. Strona 34 za 19,99. Tutaj mamy różne packi, kielnie, szpachelki. Do wyboru 3 szpachelki. Porządna rzecz do różnych prac domowo-remontowych. Za 39,99 mamy wypalarkę do drewna i skóry 30 W. Fajna rzecz do zabawy, do jakiegoś tam majsterkowania. A tutaj mam właśnie elementy do wypalarki. Raz pytałem, do czego to jest. To jest właśnie do tego. To był mój wskaźniczek. Zakładamy tutaj te końcówki, te groty i po prostu możemy sobie wypalać takie wzorki różne. Pod spodem za około 20 zł mamy tarczę do drewna 160, 190 lub 210 mm, czyli do różnych naszych pilarek ręcznych i stołowych lub takich ukośnic. Strona 35, pilarka tarczowa ręczna 1350 W. No, u mnie już spełniła swoje zadanie, dobiegła swojego żywota, wykonała to, co miała wykonać. Za tą kwotę na pewno się wróciło przynajmniej dwukrotnie. Ale no, taka toporne to narzędzie jest, wam powiem. Inne narzędzia są bardziej takie mobilne, lepiej się je trzyma i wyważone są. No, ale to jest taki wół roboczy i po prostu do, jak to się mówi, do haratania bardzo dobra pilarka. 3 lata gwarancji. Jak chcecie, to zobaczcie, co się z nią stało. Nagle po prostu się to wydarzyło. Ale ona dostanie jeszcze drugie życie, także już zapraszam na film. Zobaczymy, co możemy po prostu z uszkodzonej pilarki zrobić. Parametry, jakie posiada ta pilarka, to jest prędkość obrotowa na biegu jałowym regulowana od 2200 do 4700 na minutę, kąt cięcia od 0 do 45 stopni, głębokość cięcia przy 0 stopniach to jest 65 mm, przy 45 stopniach 44 mm i długość przewodu to jest 3 metry. Aktywuj kupon, czyli za 179 zł. Oszczędność 40 zł. Na stronie 36 mamy bluzy polarowe męskie
ale już widzę, że nie ma żadnego loga. Idzie taki sezon jesienno-zimowy, to na pewno się przydadzą. Lampa warsztatowa, akumulatorowa, ta tutaj jest super, posiadam, używam, rozkładana jest jeszcze i po prostu ma jedną lampkę, drugą lampkę i tu trzecią lampkę, taką warsztatową, jak się ją rozciągnie. Tu ma haka jeszcze i dodatkowo magnesy. Bardzo fajna lampka. Ładowana przez USB typu C, 3,7 V, 2200 mAh. A tutaj mamy dwa wzory do wyboru. Nie wiem, czy ona jest rozkładana, tej nie mam, tej u góry. Narzędzia warsztatowe 17,99, do wyboru szczypce, klucze, obcęgi, dziurkacz do pasków, 9 wzorów różnych. A tutaj już jest fajna, super cena za 179 zł, taki mały odkurzacz o mocy 1200 W. Chyba go jeszcze nigdy nie było, do pracy na mokro i na sucho. Także online do kupienia. Pojemniczek jest 12-litrowy ze stali szlachetnej. Możliwość odsysania wody lub zasysania jako dmuchawy. Zastosowanie jako dmuchawy. 108 aerwatów. Przepraszam, 180 aerwatów mocy. W zestawie mamy przewód zasilający 2 metry, końcówka do fug, końcówka do podłóg, trzyczęściowa rura zasysająca, papierowy worek filtrujący, tekstylny worek filtrujący, do prania filtr piankowy, do odkurzania na mokro. Gniazdo wtykowe lub przełącznik za 19,99. Dlaczego on tak migoczy? Przecież ja nigdzie go nie podkładam. Czy wyczuwa jakieś coś, wyczuwa ten to coś? Taki długopis dziwny. Jeżeli ktoś wie, co to jest za wskaźniczek, to napiszcie mi pod filmem w opisie, w komentarzu. No to teraz mamy ostatnią stronę z narzędziami. Strona 38. Zrób to sam. Rejestrator danych klimatycznych. No taki mamy klimat po prostu. No to trzeba używać takich narzędzi. Za 99 zł. Zakres pomiarowy od minus 30 do 70 stopni Celsjusza do 100% RH. Nie wiem w ogóle na tym, nie wiem o co tu chodzi. Do mierzenia i zapisu temperatury oraz względnej wilgotności powietrza. Czyli po prostu to używamy na zewnątrz. Jeżeli ktoś wie, to napiszcie mi też, jak to się używa. Czy to na zewnątrz, wewnątrz, czy ten klimat badamy. Taki mamy klimat. A za 119 zł termometr na podczerwień. Ten używam. Bardzo fajna rzecz, bardzo dobra rzecz. Wewnątrz możemy zbadać sobie, gdzie nam ucieka po prostu ciepło. W zimie możemy to zrobić w lecie, gdzie mamy jakąś po prostu lukę, gdzie wydostaje nam się ciepło z mieszkania lub dostaje się zimno do środka. Bardzo dobra rzecz to moim zdaniem. Zakres pomiarowy od minus 50 do 380 stopni Celsjusza. Laser 8-punktowy do dokładnego wskazania powierzchni pomiaru. Automatyczne wyłączenie po 1 minucie. I dodatkowo mamy kolorowy wyświetlacz i baterie w zestawie. Super rzecz, to polecam jak najbardziej. Jak i polecam również taki zszywacz ręczny z zestawem zszywek za 30 zł. Też bardzo dobra rzecz. Dodatkowo możemy sobie dodatkowe zszywki kupić także online. No jeżeli chodzi o narzędzia, to są już wszystkie narzędzia, jakie tutaj mamy w tym katalogu. Jeżeli możemy jeszcze zobaczyć, to na kolejną stronę mamy czujnik tlenku węgla K02D za około 80 zł. Pożyteczna rzecz. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli możecie, to powiedzcie mi, co to jest za wskaźniczek.